witam na konferencji Ryzyka i Trendy, dorocznej konferencji Polityki Insight. W tym roku ze względu na nieprzewidywalność związaną z pandemią zorganizowaliśmy konferencję bez audytorium w studio w 10 blokach tematycznych z naszymi partnerami i przyjaciółmi. Postaramy się opowiedzieć nasze widzenie świata. Nazywam się Marek Świerczyński. Jestem szefem działu spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa w Polityce Insight. Dzisiaj będę rozmawiał na temat wpływu wydarzeń 2020, zwłaszcza pandemii, na nasze postrzeganie bezpieczeństwa na takiej płaszczyźnie osobistej, międzynarodowej i narodowej. A moim gościem w tej rozmowie jest Thomas Kleine-Brockhoff, wiceprezes German Marshall Fund of the United States. I szef biura berlińskiego. Thomas to jeden z takich wiodących głosów w debacie atlantyckiej pomiędzy kontynentami. Spotkałem się z Tomaszem kilka lat temu i wielokrotnie brałem udział w wydarzeniach z jego udziałem, gdzie dowiedziałem się, że zawsze oferuje bardzo przemyślane i dojrzałe analizy trendów, jak również doskonałe oraz takie optymistyczne diagnozy, które są tak potrzebne w tych ponurych czasach pandemii. Thomas Kleine-Brockhoff, witam pana serdecznie na naszej konferencji Ryzyka i Trendy 2021. Dziękuję Marku za to miłe wprowadzenie. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Na początek cofnijmy się od nagłówków polityk i przyjrzyjmy się, jak myślą ludzie. Porównajmy dwa szoki, których byliśmy świadkami w ostatnich latach. 2014 to był rok szoku, jeśli chodzi o agresję militarną, która wydarzała się praktycznie na naszym progu, co było przerażające dla tych, którzy mieszkają w pobliżu agresora, ale niekoniecznie dla pozostałej części Europy, nie mówiąc już o reszcie świata. Obecnie sytuacja jest inna. Rok 2020 sprowadził prawdziwe zagrożenie dla każdego i natychmiast to znalazło odzwierciedlenie w opiniach. Największe zagrożenie bezpieczeństwa wiązało się z pandemią, systemami zdrowia, prewencją zdrowotną, a nie kwestiami związanymi z militariami, które tak bardzo dominowały jeszcze do niedawna. Jak również katastrofa klimatyczna została zmarginalizowana w takiej percepcji. Czy ta zmiana jest elementem tego szoku, który przeminie? Jak tylko zelżeje pandemia, czy to permanentnie zmieni ludzkie myślenie, jak również decyzje polityczne dotyczące tego, co to oznacza bycie bezpiecznym? Innymi słowy, jak głęboki będzie wpływ roku 2020? Można powiedzieć, że jest kilka szkół, jeśli chodzi o odpowiedź. Jedna z tych szkół, powiedzmy szkoła 11 września, czyli świat zmienił się już na zawsze, to są rozstajne drogi, nic już nie będzie takie same. W porównaniu od tego, jak się porozumiewamy, aż do tego, jak jest nasza interakcja. Druga szkoła to jest fakt, że to jest taki akcelerator trendów, że ta pandemia i to wydarzenia, koronawirus, przyspieszył już istniejące trendy. Jest taka mniejsza szkółka, która mówi, że w którymś momencie jakość stopniowych zmian, które przyspieszają istniejące zmiany, jest jakościowo tak inna, że znajdujemy się w nowym świecie. Powiem coś wbrew intuicji. Są pewne elementy, kiedy ten kryzys, obecny kryzys, w mojej opinii odegra mniejszą rolę, niż nam się wydaje obecnie. Zapomnieliśmy na temat Hiszpanii. Czy zapomnieliśmy o Hiszpance?
w latach 1920, oczywiście 100 lat temu, bo pamiętaliśmy tylko I wojnę światową. Nie pamiętamy też o tych szalonych latach 20., co było połączeniem tych dwóch zjawisk, taki wybuch optymizmu, radości życia, więc mogę z łatwością wyobrazić sobie, że pandemia koronawirusa roku 2020 to nie jest czarna śmierć sprzed 700 lat, którą wciąż pamiętamy, mimo że upłynęło 700 lat, ale raczej tutaj mamy analogię do Hiszpanki, żeby właśnie dowiedzieć się, co się potem wydarzyło. Widzę więc pewien element takiego odreagowania, które pojawi się, kiedy szczepionki będą efektywnie stosowane, co może zająć rok albo nawet więcej, ale będzie takie przyspieszenie trendów, które z nami już będzie, bo pojawią się zmiany, które zostaną wywołane przez ten kryzys, które będą trwałe, które będą oddziaływały na nas przez dłuższy czas i najważniejszych z nich to jest taki transfer władzy, zmiana gwardii, zwiększenie asertywności Chin. Można to nazwać takim przyspieszaczem trendów, ale ja to nazwę wojną w nowym wymiarze, bo to, co obserwowaliśmy w roku 2020, to jest to, że łamią się sojusze, zmniejsza się znaczenie pewnych mocarstw, nawet najbogatsze rządy takich bogatych krajów, zamożnych, nagle są zależne od bardzo podstawowych, kluczowych zasobów i to, co widzieliśmy, to jest wzrost konkurencyjności, mimo że czasami widzimy współpracę, która się jednak powiększa w tym okresie. Proszę mi powiedzieć, czy jest to przejaw nowego wymiaru konkurencji międzynarodowej, czy to raczej jest coś, co wzmocni współpracę? Na przykład w przypadku Unii Europejskiej widzimy taką sinusoidę decyzji, krytycyzmu tych decyzji również. I oczywiście nie przeszliśmy przez ten proces, nie wiemy, jaki będzie produkt końcowy, ale moje wrażenie z 2020 jest takie, że to może doprowadzić do nowej fali międzynarodowej konkurencyjności i współpracy. Wydawałoby się, że pandemia jest takim ostatecznym przykładem międzynarodowej współpracy, ponieważ tylko poprzez współpracę tego typu można pobić wirus. Tylko jeżeli będziemy współpracować, będziemy w którymś momencie w stanie to pokonać. Ale to, co widzimy, to jest coś odwrotnego. Widzieliśmy kilka lat temu szczyt globalizacji, a teraz mamy przyspieszenie deglobalizacji. Decyzję Unii Europejskiej w tym tygodniu zaledwie, żeby wprowadzić ograniczenia eksportowe na szczepionki, jest częścią tego zjawiska. Zamknięcie granic na początku pandemii, jednostronne, nie wspólne, uzgodnione, było też częścią tej historii. W związku z tym obserwujemy, że mamy globalizację, która się troszkę cofa. Pytanie więc, czy cofniemy się do protekcjonizmu, autonomii i w końcu autarki. To są takie pojęcia, które odzwierciedlają to pochylnie, albo coś, co Pascal Lamy określił takim ogromną ostrożnością, która obejmuje deglobalizację, podział pracy, ale z drugiej strony mamy tutaj pojęcia dostawy just in time, budowaniu zapasów, szerszym wachlarzu
źródeł dystrybucji, czyli tak, żebyśmy mieli możliwość pozyskiwania zasobów z większej liczby źródeł, co wiąże się z tym, że jesteśmy przygotowani na szoki do systemu i dla systemu. Więc mam nadzieję, że właśnie to się wydarzy, ale Unia Europejska jest dobrym przykładem takiej sinusoidy właśnie pomiędzy dwoma tymi ekstremami. Bo z jednej strony popiera COVAX, międzynarodową koalicję, żeby szczepić, ale z drugiej strony Unia już dwukrotnie wprowadziła ograniczenia eksportowe jako taki instrument. I wydaje mi się, że internacjonalizm to nie powinno być coś takiego, że najpierw szczepimy obcych, a potem swoich obywateli. To tak być nie powinno. Wydaje mi się, że to jest tak jak w samolocie. Jeżeli wypada maska, bo spadło ciśnienie w kabinie, to stewardesa powie ci najpierw załóż maskę na swoją twarz, a następnie pomóż swojemu sąsiadowi. Wydaje mi się więc, że jest taka definicja internacjonalizmu bardziej racjonalnego, odpowiadającego naturze ludzkiej bardziej. Niemożliwe jest, żeby omówić wpływ 2020, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie przyglądając się Ameryce. Supermocarstwo, które jest zranione, krwawi i czasami jest praktycznie na granicy rewolucji. Kontrast pomiędzy bombastyczną retoryką ostatnich 4 lat i załamaniem się tego systemu, a byliśmy tego świadkami, to jest bardzo uderzające. Nie tylko dla osób z zewnątrz, ale to musiał być również taki dzwonek alarmowy dla wielu Amerykanów. Czy tak było, Tomas? Znasz duszę amerykańską bardzo dobrze? Czy rzeczywiście to będzie odzwierciedlone po drugiej stronie Atlantyku? Jaka będzie reakcja świata na to? Co to będzie znaczyło, najbardziej potężny kraj na świecie? Ameryka zawsze była taką wyspą bezpieczeństwa, która wydawała się odporna na globalne trendy, chroniona przez oceany, chroniona przez dwa przyjazne kraje, wobec wszystkich szoków. Oczywiście na tym największym to było Pearl Harbor i 11 września, te dwa największe szoki, kiedy Stany Zjednoczone zostały zaatakowane w kraju. Więc ten wirus prawdopodobnie wpłynie na taką wspólną mentalność amerykańską niż na mentalność innych krajów, więc wydaje mi się, że amerykański umysł bardzo to odczuje. Będą długotrwałe efekty. Ale jakie będą konsekwencje? Wydaje mi się, że niektórzy ludzie twierdzą, że jest to atak na tak zwany amerykański ekscepcjonalizm i wyjątkowość. Jest jasne, że to podważa amerykański model przywództwa globalnego, czy też takiego wzorcowego kraju. I to się zmieni. To również pokazuje Amerykanom, którzy przeżywali potężne zmiany i fluktuacje. Tak jak mówiłeś w swoim pytaniu o tej bombastycznej retoryce, gdzie nagle pojawiają się głosy, że Ameryka całkowicie zawiodła, co słyszeliśmy przez ostatnie dekady kilkakrotnie, również po wojnie w Wietnamie. Ale to również pokazuje, że Ameryka zwykle podnosi się z takich kryzysów, z takich fal wspólnej czy kolektywnej depresji, w którą popadła Ameryka. W oparciu o to, co powiedzieliśmy przed chwilą, wydaje się logicznym, że
te trendy w Ameryce mogą doprowadzić do większego izolacjonizmu. Nawet ta nowa administracja stara się być na początku lepsza w kraju niż za granicą. Zwykliśmy myśleć, że ten izolacjonizm amerykański był powiązany z prezydencją Trumpa przez ostatnie 4 lata. Ale czy rzeczywiście tak jest? Jest bardzo ciekawa nowa książka Charlie'ego Kapczana, właśnie poświęcona amerykańskiemu izolacjonizmowi, która opowiada o historii tego izolacjonizmu i w jaki sposób Ameryka świetnie sobie radziła przez 40 lat w ramach tego systemu. Dopiero pod koniec XIX wieku i XX wieku pojawiły się wyzwania wobec tego izolacjonizmu i to nie jest przypadek, że ta pierwsza próba internacjonalizacji Woodrow Wilsona nie powiodła się. I zmieniło to dopiero Pearl Harbor. Więc musimy wziąć pod uwagę ten element samowystarczalności w tym takim kolektywnym umyśle amerykańskim, który pojawia się w ostatnich latach, ale pytanie jest takie, czy ten izolacjonizm rzeczywiście się pojawi, czy jest to tylko taka korekta takiego nadmiernego ekspansjonizmu. Mamy do czynienia po raz pierwszy z takim momentem, gdzie liberalizm całkowicie triumfował. I Stany Zjednoczone były na czele tego liberalizmu. To był bardzo krótki okres i można powiedzieć, że to się nie zakończyło wielkim sukcesem. I teraz obserwujemy pewien element korekcji i samoograniczeń. I oczywiście jest to związane z takim dylematem, czy rzeczywiście pojawi się ten izolacjonizm. Nie jestem tego pewien. Ten slogan, który pan przytoczył, Build Back Better, dotyczy również sojuszy. On też chce budować sojusze. I warunkiem na to jest właściwie funkcjonujący rząd w Stanach. Więc ja raczej nie widzę tutaj amerykańskiego problemu, ale problem całego Zachodu, bo wszędzie widzimy erozję zaufania i takiego sensu nadmiernego ekspansjonizmu. Wydaje mi się, że jesteśmy na tej samej łódce, więc Ameryka w tym momencie, przynajmniej na początku tej administracji, powraca na scenę światową i chyba będzie popierana przez sojuszników, ale powróćmy do Europy, która prawdopodobnie była mniej zraniona niż Ameryka przez pandemię, ale tam też jest wiele dylematów bezpieczeństwa. Każdy w Europie zdaje sobie sprawę, że Europa musi robić więcej, musi być bardziej spójna, jeśli chodzi o radzenie sobie z wyzwaniami zdrowotnymi. Coraz częściej myśli się również, że Ameryka musi robić więcej na rzecz swojej obrony. To jest również temat ważny dyskusji transatlantyckich. Rosnące zaangażowanie Ameryki wobec Azji, które może doprowadzi do mniejszego zaangażowania w Europie. Pojawiają się coraz większe nieporozumienia, jeśli chodzi o rolę Europy w tej sferze globalnej. Wszystkie te elementy sprawią, że Europa powinna iść swoją drogą, być może nie samotnie. Czy możliwe jest zachowanie tej więzi transatlantyckiej z jednej strony, a z drugiej strony, czy tej autonomii strategicznej? Czy jednak Europa nieuchronnie stanie się konkurentem Stanów?
Nie uważam, że to jest nasza przyszłość. Nie powinniśmy tego chcieć. Nie jestem zwolennikiem terminu strategiczna autonomia i europejska suwerenność. Jeśli suwerenność oznacza zdolność, by działać, ja się zgadzam, musimy to robić, żeby być dobrymi partnerami Stanów, by być użytecznymi dla siebie. Ale zdolności i gotowość, by działać, są czymś innym niż suwerenność. Suwerenność wiąże się z ryzykiem tego, że Europa znajdzie się w próżni między Rosją, Stanami a Chinami. I wydaje mi się, że to jest zagrożenie tego konceptu. Więc to nie jest dobry pomysł, który nam nie służy. Musimy myśleć o naszych własnych zdolnościach działania samodzielnego, ale jednocześnie działania we współpracy ze Stanami. Wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu, żebyśmy to tak poprowadzili. I wydaje mi się, że rozwiązaniem tych problemów będą wynikały z działania wszystkich demokracji zachodnich. Bez rozwiązania tego problemu kryzysu zaufania w naszych populacjach, wydaje mi się, że nie znajdziemy dobrego rozwiązania w Europie. Wiem, że nie jesteś fanem tej autonomii strategicznej. Wybacz, że to była lekka prowokacja z mojej strony, żebyś mógł wyrazić swoją krytykę pod adresem właśnie tego konceptu, ale chciałbym, żebyś pomógł mi zdekodować drugą część tego równania. Co to znaczy, że Europa musi zrobić więcej, jeśli chodzi o obronę i bezpieczeństwo? Kto i co powinien zrobić, kiedy i w jakim sensie więcej? Wydaje mi się, że potrzebujemy nowego konsensusu, nowego ładu. Ameryka odnawia razem z nowym prezydentem swoje zaangażowanie na rzecz obrony międzynarodowej. To jest artykuł 5. Jest również kwestia nuklearna, czyli odstraszanie. Europejczycy, nie mówię o dzieleniu się ciężarami, tylko przesunięciem pewnych obciążeń. Europejczycy muszą być w stanie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, odstraszać ataki konwencjonalne na Europę, czyli zagrożenie konwencjonalne, obrona konwencjonalna. I ciężar tego wiąże się z takimi krajami jak mój własny, czyli Niemcy, którym brakuje zaangażowania na rzecz obrony swojego terytorium. Niemcy zrobiły znaczący postęp, ale niewystarczający, dalece niewystarczający. Niemcy się wprawdzie przemieszczają, ale to środowisko i otoczenie ucieka jeszcze szybciej, mimo że Niemcom się wydaje, że robią postęp. Nie chodzi tylko jednak o Niemce. Kiedy się przyjrzymy mniejszym krajom europejskim, oni się często chowają za Niemcami. Jest tylko niewiele krajów, robi to, co obiecało, więc musimy to zrobić lepiej, żeby zdjąć z Ameryki pewien ciężar, pewne obciążenie, co przy okazji oznacza, że dojdzie do pewnego dostosowania perspektywy również Polski. Polska musi lepiej polegać na partnerach europejskich i ci partnerzy muszą więcej tego dostarczyć. Jeśli chodzi o drugą część tego ładu, to są Chiny. Wydaje mi się, że
Mamy tutaj pewne różnice, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i Europę w postrzeganiu Chin, ale możemy znaleźć pewne punkty wspólne. Musimy zaakceptować, że są pewne wyjątki, jeśli chodzi o handel i wymianę z Chinami, ale również o kwestie bezpieczeństwa. Po pierwsze, należy pamiętać, że pewna współpraca jest konieczna i że zaangażowanie Europy na rzecz Chin jest mrzonką, ale powinniśmy wspierać i rozumieć obawy amerykańskie wobec Chin, więc musimy rozumieć tą perspektywę amerykańską. Musimy też rozumieć różnice w podejściu zarówno krajowym, jak i kontynentalnym. Jedna rzecz, jeśli chodzi o robienie czegoś więcej na rzecz bezpieczeństwa w Europie. Nie wspomniał pan magicznego numeru, liczby 2%. Czy ta debata się już skończyła wraz z odejściem Trumpa? Czy administracja Bidena nada inny kształt tej debacie na temat właśnie tego zaangażowania i wydatków? Jako Niemiec w moim kraju powiedziałbym, że Donald Trump skutecznie zabił ideę 2%. Nie znam żadnego polityka, który by wyszedł i bronił tych 2%, bazując na założeniu, że tego właśnie domaga się Ameryka. To jest percepcja, to jest coś, w co już nie można inwestować kapitału politycznego, więc musimy zmienić narrację. I sposób, w jaki to możemy zrobić, to taki, że mówimy my na szczycie w 2014 i następnie zobowiązaliśmy się do tego, a 10 lat później przyjrzyjmy się, co musimy zrobić obecnie. Co powinniśmy zrobić? Musimy przyjrzeć się planowaniu obronnemu NATO. Musimy przyjrzeć się takim konkretnym zadaniom. My to staramy się robić. Nawet patrząc już na perspektywę 2031, ja oczywiście nie proszę o rabat, ale wydaje mi się, że politycznie przydatnym byłoby zmienić to, w jaki sposób określamy to, co potrzebujemy i to, co będziemy potrzebowali. I to chyba najtrudniejsza rzecz, w jaki sposób udaje nam się zneutralizować wpływ COVID-u. Bo w trakcie poprzedniego kryzysu obserwowaliśmy znaczący spadek wydatków po kryzysie finansowym w Europie. Co się wydarzy po COVID-zie, gdzie mamy ogromne deficyty, więc będziemy potrzebowali brać to pod uwagę. Będziemy musieli brać pod uwagę ograniczenia budżetowe, żeby nie doprowadzić do tak dramatycznego spadku wydatków na obronność. Tomasz, bardzo dziękuję za Twoją opinię. To zawsze przyjemność, kiedy z Tobą rozmawiam. Bardzo dziękuję. Moim drugim gościem w bloku Bezpieczeństwo konferencji Ryzyka i Trendy jest emerytowany trzygwiazdkowy generał Frederick Ben Hodges. Generał Hodges spędził blisko 40 lat w mundurze. Jego ostatnie zadanie wojskowe to było dowodzenie siłami amerykańskimi w Europie, dokładnie w czasie, kiedy NATO i siły amerykańskie musiały się reformować do nowych realiów wywołanych przez agresję rosyjską
jak również do innych rosyjskich aktywności. Obecnie generał Hodges pracuje w waszyngtońskim ośrodku analitycznym SIPA, gdzie zajmuje się nie tylko kwestiami europejskimi, ale azjatyckimi, Arktyką, Indo-Pacyfikiem i oczywiście Chinami. Generale, witam na konferencji Political Insight Ryzyka i Trendy 2021. Rozpocznę tą rozmowę od momentu, gdzie ją skończyłem z Tomasem Kleine-Brockhoffem, naszym pierwszym gościem, czyli od Chin. Chciałbym zacytować się z innej konferencji przed kilku laty, kiedy powiedziałeś, że jest bardzo prawdopodobne, że Stany Zjednoczone będą w stanie wojny z Chinami za 50 lat. Ta ocena odbiła się głośnym echem na świecie, ale blisko 3 lata więcej wiemy dużo, 3 lata później wiemy dużo więcej o Chinach i Amerykanach i w związku z pandemią, która pojawiła się w Chinach, świat jest też w innej pozycji. Prawdopodobnie spędził pan wiele czasu myśląc o wpływie 2021 roku na relacje Chiny-Ameryka. Co pan o tym sądzi? Dziękuję za pytanie. Ja myliłem się, to nie jest 50 lat, ale 5 lat. Jestem o wiele bardziej zaniepokojony niż było to 3 lata temu w Warszawie, kiedy widzę fakt, że Zachód nie odpowiedział właściwie na łamanie praw człowieka Ujgurów, łamanie praw człowieka Hongkongczyków, jak również taką agresywną retorykę wobec Tajwanu oraz działania na Morzu Południowochińskim i fakt, że Zachód i Wielka Brytania nie odpowiedziała na to, co się wydarzyło w Hongkongu. Więc w istocie wydaje mi się, że wojsko chińskie chce konfliktu, więc wydaje mi się, że to jest możliwość, ale nie prawdopodobieństwo w ciągu 5 lat. To brzmi bardzo alarmistycznie, również dla nas, którzy jesteśmy w Europie, na wschodniej flance NATO, ponieważ pamiętałem bardzo dobrze czasy zimnej wojny, kiedy wojna wydawała się bardzo prawdopodobna, ale nie wybuchała jednak przez tak wiele lat. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób rywalizacja Stany-Chiny jest inna od rywalizacji sowiecko-amerykańskiej w zimnej wojnie i od relacji i rywalizacji między Rosją a Stanami w ostatnich latach. Czy chodzi tylko o rozmiar, o potencjał fizyczny oponentów, kwestie gospodarczej efektywności Chin? Czy całe środowisko się zmieniło, całe otoczenie, w których odbywa się ta konfrontacja? Jest ono dużo bardziej skomplikowane i nie chodzi tylko o kwestie militarne. Wydaje mi się, że są trzy znaczące różnice. Po pierwsze, w zimnej wojnie, gdzie mieliśmy NATO i Związek Radziecki, wydawało się, że była konfrontacja, ale było też pewne porozumienie. Była równowaga sił, tak wiele broni nuklearnej po obu stronach. Wydaje mi się, że ludzie czuli się bezpiecznie, że coś można kontrolować w tej rywalizacji, ta idea odstraszania. Jeśli chodzi o partię komunistyczną Chin, duża różnica to geografia. Są oni na drugim końcu świata od Stanów i od Europy, więc nie mamy takiego samego poczucia, że możemy zrozumieć, jakie jest ich myślenie. W związku z tym geografia jest wielką różnicą. Druga wielka różnica to jest niepewność, jeśli chodzi o naszych najważniejszych sojuszników. Że Stany Zjednoczone nie budowały właściwie swoich sojuszy przez ostatnie lata i w odpowiedzi na konfrontację z Chinami. Mamy Niemcy, kilka innych krajów, których priorytetem jest raczej relacja ekonomiczna z Chinami, a nie pociąganie Chin do odpowiedzialności za to, co robią Ujgurom i w Hongkongu, co robią
To nie dotyczy wszystkich naszych sojuszników, ale biorąc pod uwagę, że Niemcy są liderem w Unii Europejskiej, to jest ważne. I trzeci komponent to kwestia gospodarki. Nie było sowieckich inwestycji w infrastrukturę Europy Zachodniej i na południu, a Chińczycy zwiększyli swój zasięg ekonomiczny nawet aż do Duisburga. Więc te projekty infrastrukturalne w Europie, w Afryce, w Azji są dobrze znane. Więc jest to inny rodzaj konkurencji w porównaniu z tym, co było wcześniej. Biorąc pod uwagę wszystkie te powiązania, wszystkie te wpływy, które wywierają Chiny na świat zachodni, również ta wymowa liczb potężnych, można dojść do wniosku, że jest niemożliwe, żeby walczyć z Chinami i wygrać, osiągnąć sukces. W jaki sposób odstraszać taki kraj, taki system? I w jaki sposób można go kontrolować, w jaki sposób powstrzymać jego ekspansję, jeżeli taka decyzja jest podjęta? I może mi Pan powiedzieć, w jaki sposób wygrać wojnę z Chińczykami, jeżeli to będzie niezbędne? Na przykład, jeżeli zaatakuje Tajwan, o którym zresztą mówią o takim ataku w Pekinie, czy Stany wiedzą, jak to zrobić, czy ktokolwiek wie? Z pewnością Stany Zjednoczone wiedzą, jak prowadzić walkę, gdyby to było niezbędne. Oczywiście to byłoby pełne przemocy, to byłoby okropne, ale wydaje mi się, co jest ważniejsze, to nie odstraszanie, ale to myślenie o konkurencji wielkich mocarstw. Wydaje mi się, że ta właśnie konkurencja zapobiega konfliktowi, czyli potrzebna jest rywalizacja w dyplomacji, trzeba mieć dobrą informację, dobrą armię i Stany Zjednoczone potrzebują sojuszników, partnerów, żeby to zrobić efektywnie. Nie ma żadnego zainteresowania, by przeprowadzać jakąś wojnę lądową w Azji. Nie będziemy o tym mówić w ogóle. Mówimy tylko o ochronie interesów strategicznych Ameryki i starając się jednocześnie promować interesy strategiczne naszych partnerów, więc ta konkurencja, ta rywalizacja musi obejmować z punktu widzenia militarnego ochronę swobody żeglugi, ale również ochronę inwestycji ekonomicznych naszych sojuszników w Japonii, w Korei Południowej, w Australii. I to dlatego widzimy, że Stany Zjednoczone współpracują coraz bardziej z Indiami. To jest też budowanie takiego sojuszu, który będzie w stanie przekonać Pekin, że konflikt nie leży w niczym interesie. W taki sposób się wygrywa. Czy zatem wsparłby Pan stworzenia takiej wersji NATO na Pacyfiku, w Azji, żeby to było tak samo skuteczne jak NATO, to tradycyjne, jeśli chodzi o zapobieganie wojny w XX wieku? Stany Zjednoczone mają relacje bilateralne z szeregiem krajów azjatyckich i obserwujemy coraz większą koordynację z takimi krajami regionu. Chodzi o tworzenie takiej organizacji jak NATO w Azji. To nie jest zły pomysł, ale nie wydaje mi się, żeby to było obecnie konieczne. Czy może zatem widziałby Pan tradycyjne NATO, czyli Organizację Paktu Północnoatlantyckiego, by była bardziej aktywna, jeśli chodzi o wspieranie Stanów w konfrontacji z Chinami, żeby NATO odgrywało bardziej globalną rolę niż obecnie? Innymi słowy, czy widziałby Pan, że któregoś dnia jakiś oddział natowski wspierałby tam interesy amerykańskie? Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że
Sojusz ma swoją rolę do odegrania, jeśli chodzi o kolektywną obronę swoich członków. Chodzi o próbę przekonania sojuszników. Wydaje mi się, że wysyłanie tam jakiegoś oddziału natowskiego do Chin nie byłoby dobrym pomysłem, ale zarazem wydaje mi się, że rola, jaką odgrywa NATO, to bycie silnym filarem bezpieczeństwa europejskim. I na to liczą Amerykanie, a nie jakaś taka poduszka amerykańska. Musimy odstryszać Kreml, bo jeżeli by doszłoby do konfliktu na Pacyfiku, duża część naszych sił byłaby tam skoncentrowana i związana. W związku z tym nie chcielibyśmy, żeby Kreml z tego skorzystał. Więc dlatego wydaje mi się, że rolą sojuszu natowskiego jest koncentrowanie się na tym regionie europejskim. Oczywiście NATO ma zdolności wywiadowcze, logistyczne. Jest to taki pewien układ ramowy, który jest bardzo ważny. Ale nie chciałbym, żeby sojusz przemieszczał się do Azji. Oczywiście Kanada jest sojusznikiem natowskim, ale jest również krajem pacyficznym. Wielka Brytania ma zainteresowania pacyficzne, w związku z tym marynarka królewska mogłaby być częścią tych wysiłków, żeby zapewnić swobodę żeglugi. Francuzi, ich marynarka, też są tym zainteresowani. W związku z tym te inne kraje, wspierając własne interesy, a nie amerykańskie, mogłyby operować w regionie Indo-Pacyfików. Wszyscy, którzy słuchają tego programu, ma coś, co pochodzi z Chin w swoim domu, więc ochrona handlu jest w interesie wszystkich. Wymienił pan listę różnych zdolności, które byłyby potrzebne, niezbędne wręcz, by zapobiec tą chińską ekspansję. Stawanie się takim prawdziwym sojusznikiem w tej rywalizacji to jest pewna sprzeczność, bo kraje morskie w Europie niekoniecznie utrzymują zdolności lądowe duże, które są z drugiej strony tak potrzebne w takiej roli tradycyjnej NATO, o której pan wspomniał. Jak połączyć te siły morskie i siły lądowe? Oczywiście sojusz potrzebuje znaczącego zwiększenia swoich zdolności marynarki wojennej. Wszystkie kraje muszą zwiększyć swoje zdolności morskie, byśmy mogli się bronić w regionie bałtyckim, w regionie Morza Czarnego, ale również na Morzu Śródziemnym i na Atlantyku. Jest mnóstwo wody, w cudzysłowie, na tym terenie natowskim. W związku z tym te zdolności morskie są niezwykle ważne. To nie jest albo-albo. Wydaje mi się, że oczywiście zasoby zasoby morskie są bardzo kosztowne, ale musimy w nie inwestować. W związku z tym wydaje mi się, że warto inwestować w systemy efektywne, które są bezzałogowe, które mogą na przykład prowadzić jakieś zadania na Bałtyku. To są rzeczy, które można zrobić. Jeśli chodzi o potencjał wojny, zwiększa się, jeżeli będziemy nieprzygotowani, bo wówczas wrogowie, nasi przeciwnicy, mogą stwierdzić, że na przykład w przypadku Rosji, że wydaje mi się, że Litwa i Polska nie jest przygotowana i Rosjanie mogliby wtedy zaatakować. W związku z tym należy zbudować dobrze wyposażoną i gotową siłę, jednocześnie
świetnie współpracującą z innymi sojusznikami i trzeba pokazać zdolność ukarania agresora. Nasi przeciwnicy muszą pokazać, że jesteśmy gotowi rozpętać piekło, jeśli kiedykolwiek zaatakują. Muszą o tym wiedzieć, bo będzie za późno, kiedy taki atak już się wydarzy. Jedną z implikacji tego rosnącego chińskiego problemu to to, że Europa musi zrobić więcej. Powiedział to pan przed chwilą. Słyszymy to zresztą bardzo często. Czy może mi pan powiedzieć, kto dokładnie i co musi zrobić i kiedy i w jakim sensie więcej, jeśli chodzi o te zdolności obronne w Europie? Raz jeszcze, w ramach tej konkurencji wielkich mocarstw, wszyscy w siłach zbrojnych woleliby, żeby to było tylko wsparcie działań dyplomatycznych i politycznych, żeby wojsko tylko wspierało politykę i dyplomację, ale jednak trzeba mieć to tak zwane hard power, żeby mieć też soft power. Polska, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia wykonały wspaniałą robotę, jeśli chodzi o modernizację swoich sił zbrojnych. To nie znaczy, że to jest już doskonałość, że można spocząć na laurach, ale jeśli chodzi o zaangażowanie, to jest to, co obserwujemy ze strony Polaków, polskiego wojska i polskiego rządu. Oczywiście mamy też Szwecję, która oznajmiła znaczący wzrost swoich wydatków zbrojeniowych, również Finlandia. Więc ta wschodnia flanka rzeczywiście staje na wysokości zadania. Tam, gdzie mamy pewne wyzwania, to po pierwsze to jest obrona powietrzna i przeciwrakietowa. Prezydent Putin chwali się nieustannie swoimi pociskami hipersonicznymi. Widzieliśmy też efektywność systemów bezzałogowych, dronów na przykład w Syrii i w Ukrainie, w Nagornym Karabachu. Niemcy, wydaje mi się, że mają taką krytyczną rolę, ponieważ są takim punktem zbornym, punktem węzłowym sojuszu. Są też krajem przerzutowym w obliczu jakiegoś kryzysu. W związku z tym infrastruktura transportowa, porty, mosty, drogi muszą być poprawione, zwłaszcza w drodze na wschód. To trzeba poprawić. Wydaje mi się, że inwestycje w tą infrastrukturę krytyczną o znaczeniu militarnym powinna być zwiększona i również obrona cybernetyczna. Port morski w Gdańsku, doskonały port, to też jest bardzo ważny port wejścia, więc jeżeli Polska poprawi funkcjonowanie tego portu i ochroni go cybernetycznie, to jest świetna rzecz. I tutaj inicjatywa Trójmorza powinna się przydać, na przykład koleje bałtyckie, połączenie naszych trzech sojuszników Estonię, Litwę, Łotwę przy pomocy linii kolejowych o takim samym rozstawie szyn, to jest też ułatwienie sojuszowi przemieszczanie i przerzucanie wojsk. To jest element odstraszania. Również ten budowany port lotniczy gdzieś między Warszawą a Łodzią, to jest ważny element infrastrukturalny, niezbędny do odstraszania. Poprzednie administracje koncentrowały się na tym magicznym numerze 2% PKB na wydatki zbrojeniowe, ale kiedy widzimy wykresy publikowane przez sekretarza generalnego NATO, wydaje się, że to w zasadzie nie działa. Wciąż mniejszość krajów wypełnia to zobowiązanie 2%. Być może dyskusja powinna pójść w stronę zdolności, raczej, a nie procentów PKB. Z drugiej strony, obecnie
mamy takie zdolności i zaangażowania oderwane od tych kwot 2%. Jak to pogodzić? Ja nie jestem przeciwny 2% PKB, to jest jeden z parametrów, ale nie może być jedynym. Wydaje mi się, że szczerze to niefortunne, że poprzedni amerykański prezydent kładł tak wielki nacisk na 2%, jednocześnie trochę zaburzał spójność sojuszu, czy też nadwyrężał. Kiedy Kreml widzi, że 30 krajów jest w pełni zaangażowane na rzecz wspólnej obrony, to jest skuteczne odstraszanie. Kiedy widzimy szczeliny, luki, to wówczas te szczeliny zostaną wykorzystane przez Kreml. Każdy zgodził się na te 2%, również te kraje, które tego nie wypełniają. Wszystkie się na to zgodziły. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma żadnej wartości, żeby powiedzieć, pozbądźmy się tych 2%, ale to nie może być jedyny parametr, którym się posługujemy. Ma pan rację, że toczy się taka decyzja, jeśli chodzi o zdolności poszczególnych krajów. Wydaje mi się, że możemy lepiej wydawać te 2%, na przykład na jakieś cele cybernetyczne, poprawianie infrastruktury, to byłoby na szczycie mojej listy, ale koniec końców 2%, jeżeli myślimy o PKB, ktoś zażartował, że te 2% na przykład w przypadku Niemiec nie będzie wiele znaczyło, jeżeli w wyniku pandemii PKB Niemiec się zmniejszy. Ale to podkreśla, że ten parametr 2% nie jest do końca dobry, bo on nie gwarantuje tego, co potrzebujemy. To, co ja oczekuję od nowej administracji, to to, że ona zwróci się do sojuszników europejskich i powie, posłuchajcie, Stany Zjednoczone są zaangażowane na zawsze na rzecz NATO. Prezydent Biden będzie zawsze w ten sposób postępował. Prezydent Biden, jak również nowy sekretarz obrony natychmiast zadzwonili do sekretarza Stoltenberga, co pokazuje ich zaangażowanie. Ale presja z Waszyngtonu wciąż będzie na innych sojuszników, żeby zrobili to, co jest niezbędne do zapewnienia tej właśnie obrony i odstraszania. Problem chiński jest jeszcze bardziej skomplikowany. Możemy się zgodzić, że 2% to nie jest wystarczający parametr, jeśli chodzi o ochronę Europy ze strony Rosji, ale jeśli NATO i sojusznicy Stanów Zjednoczonych muszą odegrać jeszcze większą rolę wspierając interesy amerykańskie w konfrontacji z Chinami, te 2% to praktycznie nic. Czy jest jakaś dyskusja, w jaki sposób to nowe zadanie wojsk zachodnich jest, jak bardzo jest kosztowne? Koszt jest zawsze czynnikiem w każdym ministerstwie, w każdej stolicy, jeżeli zastanawiamy się, co jest niezbędne. Realia są takie, bo zawsze zaczynamy od tego, jakie są nasze interesy strategiczne, co musimy zrobić, by ochronić lub też osiągnąć te cele strategiczne. I wszyscy dojdą do wniosku, że potrzebują sojuszników, bo nikt nie ma wystarczającej zdolności, żeby zrobić wszystko. Więc to jest krytyczny element tego, co musimy zrobić. I oczywiście wszyscy muszą podjąć decyzję, jakie ryzyka możemy podjąć. To jest odpowiedzialność premiera, prezydenta, parlamentów, żeby wyjaśnić ludności, jakie ryzyka będziemy podejmować, a następnie trzeba znaleźć sposoby, żeby je mitygować. To jest trudne zadanie, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na wszystko. Musimy dokonać selekcji, a to wymaga moralnej, politycznej odwagi.
by określić, co potrzebujemy, a niektórzy liderzy są niechętni, żeby o tym rozmawiać w sposób klarowny. Bo jeżeli określi się coś jako zagrożenie, to populacja chce, żebyśmy temu zapobiegali. Powróćmy jeszcze do kwestii europejskich. W tym roku będziemy mieli dwie duże operacje militarne. Po pierwsze ćwiczenia Defender Europe 2021, seria ćwiczeń amerykańskich i natowskich. Z drugiej strony ćwiczenia Zapad 21, Rosja i Białoruś. To jest pierwszy raz, kiedy te dwa wydarzenia odbywają się zaledwie w kilkumiesięcznym odstępie. One się nie nakładają, ale pewnie będzie pewien dialog strategiczny pomiędzy nimi. Czego pan się spodziewa? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Defender 21, Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będą mieli wspaniałe ćwiczenia. Będziemy bardzo przejrzyści. Wszystko będzie oznajmione, zadeklarowane. Będziemy mieli obserwatorów z Rosji, z Białorusi, z innych krajów, tak jak to było w trakcie dużych ćwiczeń w Polsce, w których ja uczestniczyłem, ćwiczenia Anaconda, gdzie mieliśmy obserwatorów z tych krajów. I tak to robimy na Zachodzie. Mamy pewną przejrzystość. Dla naszych ćwiczeń będą dziennikarze, reporterzy, będą obserwatorzy ze strony Kremla. Oczekuję, że jak zwykle będą jakieś totalne kłamstwa, fabrykacje, fałsz i konfabulacje na temat tego, co robią. Pamiętam, że w trakcie ostatniego zapadu było tylko 12 tysięcy żołnierzy. Nawet świeżo upieczony porucznik by takim bzdurom nie uwierzył. Ale Kreml, który uważa, że jest supermocarstwem, chce być liderem światowym, kłamie na takie tematy. To dlatego te kraje, które są położone na wschodniej flance NATO, bardzo się obawiają takiej polityki. W Polsce koncentrujemy się na tym w kierunku północno-wschodnim ze względu na to, że mamy granicę z Rosją, ale jeśli chodzi o interesy strategiczne Rosji, może być tak, że obszar Morza Czarnego jest ważniejszy, ponieważ daje Rosji dużo więcej wolnego dostępu do tak zwanych ciepłych mórz. Czy dlatego Defender Europe 21 koncentruje się na południowej flance sojuszu? Ćwiczenia Defender w założeniu są planowane z wielkim wyprzedzeniem i wydaje mi się, że koncepcja jest taka, że każdego roku to się zmienia. Defender 20 był na północy i na wschodzie, teraz będzie na południu. I będzie się to tak zmieniało, a powód jest taki, że chcemy ćwiczyć przemieszczanie się w różnych kierunkach, by dopilnować, żeby różne porty w regionie nie tylko bałtyckim, ale też Morza Czarnego i Adriatyku były przygotowane, by uzyskać duże porcje i partie sprzętu amerykańskiego, więc to jest taki powód praktyczny, ale masz rację, Marek, mówiąc, że region Morza Czarnego jest niezwykle ważny dla Kremla. Wydaje mi się, że my w przypadku Bałtyku możemy z łatwością zapanować nad sytuacją, jeżeli pojawi się kryzys. Polska, Litwa, Łotwa, Dania, Szwecja, Finlandia, nasi partnerzy. W tym przypadku Kaliningrad jest obciążeniem dla Moskwy i Kremla. Biorąc pod uwagę, że będziemy sprawnie pracować blisko ze sobą na właściwym poziomie gotowości, region Morza Czarnego to są trzej sojuszników: Rumunia, Bułgaria, Turcja oraz nasi partnerzy, między innymi Grecja, Mołdawia, ale nie mamy strategii dla tego regionu. Nie wydaje mi się, żeby Bruksela albo Waszyngton doceniały znaczenie strategiczne regionu Morza Czarnego. Jest niewiele inwestycji w tym regionie, w infrastrukturę.
kraje zachodnie nie mają tam jakiejś stawki ekonomicznej, w związku z tym rosyjscy żołnierze są w Gruzji, w Azerbejdżanie i w Armenii. I to jest taki korytarz między Eurazją a Europą. I teraz mamy wszędzie rosyjskich żołnierzy, bo my nie konkurowaliśmy, nie byliśmy tak bardzo zainteresowani, jeśli chodzi o wartości strategiczne, więc cieszę się, że sojusz ćwiczy w regionie Morza Czarnego i wydaje mi się, że Gruzja i Ukraina też powinny być w NATO, w związku z tym właśnie. I chciałem zadać ostatnie pytanie na temat pańskiej prognozy na 2021. Rozpocznijmy od sytuacji amerykańskich żołnierzy w Niemczech. Usłyszeliśmy właśnie od prezydenta Bidena, że powstrzymał plany, by wycofać żołnierzy z Niemiec. Chodziło o 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ale dojdzie do przeglądu sił w Europie, więc jakaś relokacja może się pojawić. Być może więcej żołnierzy amerykańskich powinno się pojawić w Polsce. Co się stanie z stanowiskiem obrony przeciwrakietowej w Redzikowie? Czy zostanie to zakończone w tym roku? Jakie są pańskie prognozy? Po pierwsze, oczywiście osobiście ucieszyłem się, kiedy usłyszałem, że jakiekolwiek plany wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy zostały powstrzymane, zostały zamrożone, dopóki nie dokona się przegląd. I wydaje mi się, że to jest normalne. Oczekiwam, że każda nowa administracja dokona przeglądu struktury sił i że będzie następnie taki międzyagencyjny proces, że będą konsultacje z Kongresem i jako rezultat oczywiście może dojść do jakichś przesunięć, ale nie spodziewam się wielkich zmian. To jest bardzo drogie. Przerzucanie na przykład dowództwa z Stuttgartu do Mons, czy pomysł, żeby przerzucanie dowództwa lotniczego do Wielkiej Brytanii ze Spengalum, to jest też, to byłby błąd. Wolałbym, żeby zwiększono liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce, w Rumunii, na Ukrainie, biorąc pod uwagę, że te kraje chcą tego, ale biorąc pod uwagę również, że sojusz też tego chce. Panie generale, były dowództwo sił amerykańskich w Europie. Bardzo dziękuję za tą wizytę i to zawsze przyjemność z panem porozmawiać. Dziękuję. Ja chciałem również podziękować naszym widzom za to, że obejrzeliście państwo tą rozmowę. Zachęcam, żebyście państwo obejrzeli kolejne nasze relacje i chciałem podziękować partnerom. Dziękuję.